Cześć, witam na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj naszym sympatycznym gościem jest Marta, która od 10 lat mieszka w Dubaju. Cześć Marta, jak się masz? Cześć, witam Tomku, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo dobrze. Jestem akurat w Polsce, także tutaj u nas w kraju. Właśnie rozmawialiśmy o pogodzie. U was średnia pogoda, u nas zresztą też. No tutaj wiadomo, że w Dubaju jest zawsze słonecznie i zawsze ta pogoda jest bardzo dobra. Najwyżej jest trochę za gorąco, a tutaj w Polsce no dzisiaj mamy troszeczkę deszczowo. U nas jest minus 3 dzisiaj rano, u mnie jest dopiero 7:20, a u ciebie już jest chyba pierwsza 20. Pierwsza 20, dokładnie. To co robisz w Polsce, jeśli możesz powiedzieć? Wiesz co, przyjechałam do Polski na dosyć dużą konferencję tutaj w Krakowie, także jestem tutaj stricte biznesowo, a na co dzień mieszkam w Dubaju już od 10 lat. Super. No tam, tak jak wspomniałaś, pogodę macie gwarantowaną, czyli teraz dla ciebie to jest taka trochę odmiana. No powiem ci, że tak po 10 latach już mieszkania w takim bardzo nasłonecznionym miejscu jednak jest dobrze zmienić troszkę klimat i przyjechać do Polski, jednak odetchnąć tym takim tutejszym powietrzem, no bo jednak jest, może nie w Krakowie nie jest najlepsza nawet jakość powietrza, ale tak jest trochę więcej tego powietrza zdecydowanie. Zgadza się. Wspomniałeś wcześniej, że teraz jesteś w Krakowie, ale skąd z Polski pochodzisz? Wiesz co, pochodzę z Pomorza. Jestem z takiego mniejszego miasta na Pomorzu, które jest blisko Łeby, to jest Lęborg. Dużo osób zna, ale chyba więcej osób zna Łebę, także to tak mniej więcej w tych okolicach. Zgadza się. A jak to się w ogóle stało, że przeprowadziłaś się do Dubaju? Wiesz co, to chyba było tak, że ja tak naprawdę od zawsze wiedziałam, że chciałabym mieszkać gdzieś za granicą i gdzieś tam zawsze mnie ciągnęło w jakieś zagraniczne miejsca i wcześniej jeszcze przed Dubajem mieszkałam w Hiszpanii i miałam okazję tam poznać swojego partnera i on już mieszkał w Dubaju, kiedy się poznaliśmy i tak jakby to taka trochę love story powiedzmy, no i powiedział, że tak jakby chciałbym, żebym się przeprowadziła z nim do Dubaju, no i spróbowałam i tak też zostało, więc już nie jesteśmy razem, ale tak jakby jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, i obydwoje mieszkamy w Dubaju, także to taka historia trochę miłosna, trochę biznesowa. Tak, długo mieszkaliście w Hiszpanii? Nie, ja mieszkałam sama w Hiszpanii. W Hiszpanii mieszkałam wcześniej półtora roku. To pewnie zaraz po studiach chyba wybrałaś się od razu do Hiszpanii, tak? Dokładnie, już podczas studiów jeździłam do Hiszpanii na kilka miesięcy, a już po studiach na półtora roku. To też była ciekawa przygoda, bo Hiszpania też jest fantastycznym miejscem, ale jednak zdecydowanie Dubaj jest lepszym biznesowo miejscem na pewno niż Hiszpania, dlatego też tutaj nie było nawet kwestii do żeby myśleć za dużo nad tym, czy zostać w Dubaju, czy wracać do Hiszpanii. Czyli domyślam się, że mówisz też po hiszpańsku. Mówię, już tak niedobrze jak kiedyś podejrzewam, ale tak, jeszcze się dogadam. To pomaga też na pewno w biznesie. Czy zdarza ci się jeszcze mówić po hiszpańsku, czy masz klientów z Hiszpanii, czy... Wiesz co, mamy klientów z całej Europy, aczkolwiek w Dubaju mamy dwa języki, którymi operujemy i to jest angielski i arabski. Jeżeli chodzi o angielski, no to jest oczywiście absolutny must i musisz mówić po angielsku bardzo dobrze, szczególnie będąc w takim biznesie jak ja, czyli w nieruchomościach. Jeżeli chodzi o arabski, to nie jest to język, który trzeba znać, ja go osobiście nie znam, uczę się go aczkolwiek. I jest to bardzo ciężki język, ale znając te dwa, tak jakby, no to już jest absolutny full package, ale wystarczy znać angielski i z tym nie ma absolutnie problemu. A wspomniałaś nieruchomości, to może proszę przybliż, czym się teraz zajmujesz, no i pewnie już od dłuższego czasu, czym się zajmujesz? To tak naprawdę od samego początku, kiedy przyjechałam już do Dubaju, czyli od 10 lat zajmuję się nieruchomościami i 2 lata temu otworzyłam swoją agencję, czyli to już jest tak jakby praca na swoim. Mam też swoich agentów, więc jestem właścicielką, mam jeszcze 2 partnerów. Jesteśmy razem właścicielami agencji U Square Homes w Dubaju, agencji nieruchomości. I zajmujemy się sprzedażą, wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Super. A czy dużo Polaków teraz kupuje nieruchomości w Dubaju? Tak, bardzo dużo, nawet nie dużo, dużo to już nawet nie jest to słowo, teraz to już jest bardzo dużo. Jednak Dubaj stał się takim bardzo popularnym miejscem, jest takim miejscem trendy, jest takim miejscem sexy, tak się na to teraz mówi. I bardzo dużo osób chce mieć jakiś związek z Dubajem. Wiadomo, że to jest bardzo kontrowersyjne miasto też, więc tam się dużo dzieje. Ludzie szukają tego luksusu, tego blichtru, który tam trochę jest, co jest prawdą, jest tam coś takiego, ale tam jest też bardzo normalne życie, tak na dobrą sprawę. I nie wszystko obraca się w
nie jest obtoczone złotem, a może tak, jak to się wszystkim wydaje, nie do końca tak jest. Tam się faktycznie bardzo ciężko też pracuje i zawsze to, jak rozmawiamy ze swoimi znajomymi, którzy też tam mieszkają, to zawsze mówimy o tym, że my tam trochę tracimy też taki work-life balance, bo jednak jest tak, że tam jest bardzo dużo pracy. Nie ma takiego systemu, jak który jest w Europie na przykład, czyli nie mamy żadnych, nie wiem, to się nie mówi dotacji, tylko takich dodatkowych jakichś zasiłków czy czegoś takiego. Wszystko, na co pracujemy, to tak naprawdę pracujemy dla siebie i nie ma żadnych pomocy od państwa, z racji, że jesteśmy tam tylko rezydentami, a nie jesteśmy obywatelami tego kraju. Więc tak, jest dosyć dużo pracy. Więc to nie tylko zabawa i to, co widać w telewizji, tylko też ciężka praca. No, zgadza się. A jak długo można zostać, a w Dubaju bez wizy? To bez wizy możesz zostać jako turysta 3 miesiące. Także taka jest zasada. Jak ty jako Polak, jako osoba mająca polski paszport, to są 3 miesiące. A jeśli kupimy nieruchomość, czy to pomaga? Czy możemy zostać dłużej w Dubaju? Tak, jak najbardziej. Jeżeli kupimy nieruchomość w Dubaju, to są tak jakby dwie opcje. Mamy opcję, jeżeli kupimy nieruchomość za 750 tysięcy dirhamów, to wtedy możemy ubiegać się o 2-letnią wizę rezydenta. I ta wiza jest przedłużalna tak długo, jak mamy nieruchomość za taką sumę. Druga opcja to jest 10-letnia wiza, to się nazywa złota wiza, golden wiza, teraz bardzo popularna zresztą wśród inwestorów. I tutaj musimy zakupić nieruchomość za powyżej 2 miliony dirhamów. I wtedy jak najbardziej możemy ubiegać się o 10-letnią wizę. Może przeliczmy to szybciutko. Powiedziałaś 2 miliony dirhamów, to jest praktycznie, wcześniej sprawdzaliśmy, to jest praktycznie 1 do 1, tak? Bardzo podobnie, bardzo podobnie. Czyli to Bardzo podobnie. jest, jeśli ktoś dysponuje kwotą 2 milionów złotych, to może dostać złotą wizę w Dubaju. Jeżeli zakupi nieruchomość, to jest troszeczkę więcej teraz niż 2 miliony, z racji, że złotówka jest trochę słabsza, ale generalnie tak, trochę więcej ponad 2 miliony, jak najbardziej. I to nie musi być jedna nieruchomość, to może być kilka nieruchomości, ale w momencie, kiedy jesteśmy tak jakby właścicielami nieruchomości na sumę 2 milionów plus, to jak najbardziej możemy ubiegać się o taką wizę. Super. A jak wygląda w ogóle teraz rynek nieruchomości w Dubaju? Czy tam się dużo, dużo buduje? W ogóle ile za jak najmniejszą kwotę można już coś kupić, jakieś takie fajne mieszkanie w Dubaju? Wiesz co, oczywiście tak jak na każdym rynku mamy rynek i pierwotny, i wtórny, więc to jest, to tak wygląda na całym świecie i tak też jest w Dubaju. Więc jeżeli chodzi o rynek pierwotny, czyli bezpośrednio od deweloperów, czym też się zajmujemy, to tutaj mamy opcję już takich naprawdę ciekawych lokalizacji, niezbyt, może nie w centralnych lokalizacji, ale może oddalonych o 15-20 minut mniej więcej od centrum, w bardzo takich modern buildings, czyli takich naprawdę nowoczesnych budynkach z basenami, siłownią, czy to jest w Dubaju standardem tak naprawdę. Tutaj mamy już pierwsze kawalerki, akurat miałam okazję takie sprzedawać za około 550 tysięcy dirhamów. Spokojnie możemy już tam kupić. I dodatkowym jeszcze plusem jest to, że mamy tak zwane plany spłaty, czyli nie musimy wszystkiego wpłacać od razu, tylko wpłacamy sobie to transzami, tak jak ustala to deweloper. Każdy ma trochę inne plany spłaty. Więc to jest opcja od deweloperów. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, to możemy znaleźć starsze budynki za nawet jeszcze lepszą cenę niż to, co powiedziałam wcześniej, ale też będą po prostu starsze budynki, jeszcze trochę bardziej oddalone gdzieś tam od centrów. Więc ceny są różne, naprawdę. Ceny są przeróżne, tak jak w każdym mieście. Jeżeli chcemy mieć bliżej centrum, no to oczywiście te ceny będą szły w górę. Zgadza się. A ile kosztuje wynajem w Dubaju? Wiesz co, no, ta sama historia, tak na dobrą sprawę. Więc tutaj też wszystko zależy od tego, co chcemy wynająć, w jakiej lokalizacji, na którym piętrze, z jakim widokiem, jak umeblowane czy nieumeblowane. Tutaj jest bardzo dużo zmiennych, wchodzi w to, jaka będzie ta cena tej nieruchomości, tak naprawdę. Więc zaczynając od kawalerek, nie wiem, możemy znaleźć kawalerki już za około 30-40 tysięcy dirhamów za rok, na przykład. To płaci się za rok, czy można miesięcznie? Wiesz co, nie. W Dubaju jest troszeczkę inaczej. W Dubaju, podpisując kontrakt na 12 miesięcy, musimy mieć przede wszystkim pewne dokumenty, żeby takie mieszkanie wynająć. To nie jest tak, że każdy może wynająć mieszkanie w Dubaju. Jedną z takich dokumentów czy rzeczy, którą potrzebujemy, to jest książeczka czekowa, którą wydaje bank. I my robimy coś takiego, znaczy nie my, tylko klient musi wystawić czeki na cały rok z góry. I przeważnie robimy do 4 czeków, czyli te płatności są kwartalne. To nie jest tak, że miesięczne, to się rzadko zdarza. Klienci raczej nie chcą się na to godzić, w sensie właściciele mieszkań.
Raczej szukamy takich klientów, którzy są w stanie zapłacić kwartalnie. Więc te czeki są tak zwane post-dated, czyli każdy czek ma inną datę. I w momencie takiej daty, tak, dokładnie, my realizujemy taki czek. Proszę. Więc to wygląda na tej zasadzie. I oczywiście im większe mieszkanie, im bliżej centrum, tym droższe tutaj sky is the limit, więc ceny są różne. Tutaj w Kanadzie, bo teraz jest tutaj, jest w ogóle bardzo ciężko coś wynająć, bo to jednak u nas teraz te nieruchomości poszły, ceny nieruchomości w Ottawie, tutaj, ja mówię tutaj o rynku w Ottawie, poszły do góry i teraz jest w ogóle ciężko cokolwiek wynająć. Nawet ostatnio przyjechali, przeprowadziła się Polka z rodziną, jej mąż jest Anglikiem tutaj do Ottawy i mieli problem po prostu wynająć coś na dłuższy czas. Jeśli wiesz, dzwonili o wynajem, to są teraz, wiesz, oni jeszcze mają problem, ponieważ oni nie są stąd, oni tu nie mają historii kredytowej, więc im jest troszkę ciężej. I teraz na szczęście już wynajęli bardzo fajny townhouse, ale te kwoty są teraz, trzeba zapłacić 2500 dolarów za kanadyjskich za miesiąc za townhouse. To jest taki szeregowiec Za to polski. ten house. Tak No to i teraz chyba już to na całym świecie w ogóle ceny poszły do góry, więc znaczy nie wiem, czy na całym świecie, ale generalnie ty mówisz tutaj u siebie. U mnie ja widzę przynajmniej w tym roku, w tym 2023, mniej więcej 20% wzrost cen. Więc taki dosyć duży. Więc to chyba jest taki trend po prostu. zgadza się jeszcze u nas. A ta Ottawa zawsze te ceny były trochę niższe w porównaniu na przykład do Toronto, ale od tak praktycznie 2015 roku ceny nieruchomości poszły do góry 2 razy i to nawet troszkę więcej niż 2 razy tutaj w Ottawie. A do czego zmierzałem? Do tych płatności. Tutaj jednak płacimy oczywiście co miesiąc za wynajem, ale często na początku po prostu trzeba zapłacić z góry za 2 albo 3 miesiące. A jeszcze często też tak robią, że tutaj po prostu płacimy jeden miesiąc naprzód, czyli cały czas. Czyli jeśli rezygnujemy, to ten ostatni miesiąc nie płacimy, bo to już po prostu mamy zapłacone. Tak to tutaj wygląda. No to jest troszeczkę inaczej. My płacimy oczywiście depozyty na samym początku, to też jak najbardziej jest to jest około 10%, od 5 do 10% wynajmu tegorocznego i wtedy mamy zabezpieczenie w czekach, więc zabezpieczenie jest na cały rok z góry. Tak, bo to są do przodu wystawione czeki, i to Dokładnie. tutaj już tak za bardzo nie używa się czeków. Ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałem w Chicago, to ja miałem, ale tam co tydzień była wypłata, to miałem jeszcze czeki, to co tydzień po prostu dostawałem czek. Teraz już tutaj, czy często używa się czeki jeszcze w Dubaju? Wiesz co, no właśnie nieczęsto, nie? To się używa głównie w nieruchomościach tak naprawdę. Głównie właśnie są potrzebne do tych wynajmów. Oni już też chcą powoli od tego odchodzić. Już tam są budowane jakieś systemy bankowe, które mają tak jakby przejąć tą kwestię, ale to jeszcze nie jest gotowe i na tą chwilę cały czas operujemy jednak na czekach. Super. Mieszkasz już 10 lat w Dubaju. Co cię tam najbardziej zaskoczyło po przyjeździe? Co mnie najbardziej zaskoczyło? Wiesz co? Dużo jest rzeczy, które są zaskakujące tak naprawdę do tej pory jeszcze. Ja cały czas jestem tak pozytywnie zaskoczona tym, że tam jest tak bezpiecznie. Bo jest naprawdę, nie znam, i to jest chyba w ogóle gdzieś tam już oficjalne, że to jest jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. I faktycznie tak jest, że tam się czujesz niesamowicie bezpiecznie. Ja mówię z takiej perspektywy kobiety, mówię tak ogólnie, ale z perspektywy bardziej też kobiecej. Jest bardzo bezpiecznie. Mamy, wiesz, jak jeszcze to było 10 lat temu, kiedy ja wyjeżdżałam, to też były trochę inne czasy, ale ludzie mówią, nie jest tam, jest na pewno tak i jeszcze inaczej. To jest absolutnie nieprawda. Kobiety są też bardzo respektowane w Dubaju, więc to też jest bardzo duży plus, szczególnie Europejki, szczególnie też białe kobiety, więc to. Wiesz co, zaskoczyła mnie też bardzo duża multikulturowość na pewno, bo tam jest. Naprawdę można spotkać w ciągu, i to tak od zawsze było praktycznie, codziennie kogoś z innego kraju, z innego kontynentu, więc to też jest fantastyczne. To ogólnie to były raczej takie pozytywne rzeczy. Może jedyna rzecz, która mnie tak zaskoczyła trochę, może czegoś się nie spodziewałam, to że faktycznie tam nie jest za bardzo zielono i nie ma za dużo natury. I to jest coś, co może na początku pewne osoby zrazić, czy może im się to faktycznie nie podobać. Bo jak cię tam jeżdżę, no to jednak. Wiesz, jest inaczej niż w Europie, jest inaczej niż,
niż pewnie w Kanadzie. To jest jedyna taka rzecz, która jest może trochę taka doskwierająca, aczkolwiek cała reszta jest ok. U nas jest tylko 6 miesięcy zielono w Kanadzie, no może Tak. 7. Później jest tylko biało, więc. Tak, no to, te, no to ale wiesz, macie takie miejsce, gdzie możecie gdzieś pojechać w pewnym momencie, jakieś parki narodowe, coś tam jest na pewno takiego, nie? A tutaj z kolei tak jest trochę sucho, nie? Trochę pustynia. Więc No to jest chyba taka jedna rzecz. tutaj jeziora są praktycznie wszędzie, chyba w Kanadzie, z tego co wiem, to jest najwięcej jezior na świecie. Tam jest chyba 36 tysięcy czy coś takiego. No. Mogę się mylić oczywiście, ale Wow. z tego co pamiętam i no, tutaj las mamy zaraz, bardzo blisko domu mamy las, tu jest przyroda jest piękna. A chciałem cię zapytać o jedną rzecz, czy tam są w ogóle bezdomni w Dubaju, bo to jak wiem jest bardzo bogate państwo. Jak to wygląda, bo tutaj u nas jednak w centrum miasta jest to trochę problemem. Nawet mamy jedno wideo na naszym kanale o bezdomnych tutaj w Ottawie. A jak to wygląda w Dubaju? Nie, w Dubaju generalnie nie ma bezdomnych, a to się po prostu bierze z jednej prostej przyczyny. W Dubaju nikt nie może zostać bez wizy. Nie może zostać bez wizy, to znaczy, że nie może zostać bez pracy. A jak ma pracę, to przeważnie, jeżeli. No bo oczywiście, jeżeli mówimy o bezdomnych, to mówimy o ludziach, którzy mają gdzieś tam jakieś. Albo nie mają w ogóle dochodu. No przeważnie to jest chyba na tej zasadzie, nie? Więc u nas nie ma takich opcji, po prostu. Nie ma takich możliwości, bo nie zostaniesz w Dubaju bez wizy. A twój pracodawca musi tak jakby, jeżeli cię zatrudnia, to musi dać też jakieś warunki. Więc tak jakby nie mamy czegoś takiego. Jest dosyć duże rozwarstwienie, jeżeli chodzi o społeczność. Jest bardzo dużo bogatych osób i jest też bardzo dużo biedniejszych osób. Aczkolwiek te biedne też zawsze mają zakwaterowanie, czy to jest pokój, czy to jest tak zwany partition, które są w Dubaju też popularne, czyli na przykład jeden pokój jest dzielony na kilka osób, to też się zdarza. Aczkolwiek każdy ma dach nad głową. To nie jest tak, że ktoś chodzi po ulicy i nie ma w ogóle czegoś takiego jak żebranie, to jest absolutnie zabronione i karalne wręcz, więc nie ma czegoś takiego. I nie ma też bezdomnych. Czyli nie ma nigdzie namiotów, gdzie mieszkają. Nie, absolutnie. Nie, mamy takie compoundy, to się nazywa, czyli to są takie, wiesz, gdzieś tam takie zabudowane, prostsze budynki, powiedzmy, przeznaczone głównie do tego, żeby po prostu ci ludzie, którzy pracują fizycznie, to są przeważnie fizyczne prace, które oni wykonują, żeby mieli jednak ten swój, gdzieś tam swoją przestrzeń jakąś mniejszą. Fajnie. A jak duża Polonia jest w ogóle w Dubaju? Czy masz dużo znajomych Polaków? Zdrowie jest bardzo duża, znaczy duża. Już chyba teraz nie wiem, czy to jest oficjalne, czy nie, ale coś ponad 5 tysięcy na pewno. Coś koło 6 nawet. 6 tysięcy Polaków. Teraz nie chcę kłamać, czy to w całych Emiratach, czy samym Dubaju. Ale Emiraty to jest głównie Dubaj, tak naprawdę. Jeszcze Abu Dhabi to jest takie drugie miasto i to tak naprawdę tyle. Więc jest nas coraz więcej faktycznie. Kiedyś było 3, już teraz właśnie słyszałam gdzieś ostatnio prawie 2 razy tyle. I jeżeli chodzi o moich znajomych, to są głównie Polacy. Sprawę. My się tam dosyć fajnie trzymamy. Myślę, że jesteśmy takim fajnym community, jeżeli chodzi o Polaków na świecie. A czy tam są jakiekolwiek polskie sklepy? Polskie Restauracje? sklepy. Kiedyś była polska restauracja, niestety już jej nie ma, bo to chyba kwestia COVID-u po prostu była, jeżeli o to chodzi. Aczkolwiek sklepy same w sobie polskie nie. Nie, że ja nie znam. Aczkolwiek mamy polskie produkty. W różnych sklepach porozrzucane gdzieś tam po całym mieście, więc czasem jedziesz do sklepu. Jest taki jeden sklep, nie wiem, czy mogę robić taką reklamę. W każdym razie jest taki sklep, który się nazywa Viva w Dubaju. I tam po prostu pracuje kilka Polek też. I one pewnie są przyczyną tego, że jest kilka fajnych polskich produktów, takich jak Hortex na przykład. Można znaleźć jakieś różne rzeczy czy inne firmy. Także tam można znaleźć produkty polskie, a poza tym jeszcze w innych supermarketach też się zawsze gdzieś zdarzy jakiś ogórek kiszony, to jakiś kabanos, to coś też. Także jest, zdarzają się. My dzisiaj właśnie jedziemy do polskiego sklepu i bo nasze dzieci zaraz, w sumie będziemy się zaraz po rozmowie, będziemy się zbierali, bo jadą do polskiej szkoły dzieci i my w tym czasie mamy 2,5 godziny, gdzie mamy chwilę wolnego. Najczęściej chodzimy gdzieś ze znajomymi, bo tam jest dużo, dużo oczywiście naszych znajomych, to idziemy do najczęściej do gdzieś do kawiarni na kawę, ale czasem też po prostu jedziemy do polskiego sklepu i. No i tam można oczywiście wszystko. Tutaj mamy bardzo dużo produktów polskich,
ale nie mamy dużych sklepów, nie mamy hipermarketów, tak jak ma to miejsce w Toronto czy w Mississaudze. Tutaj są mniejsze sklepy, ale jest ich trochę, może z 5-6 sklepów, więc mamy dostęp do wszystkich polskich, oczywiście polskich produktów. To jest No bo wiesz, fajna jak to firma. jest. Jak jesteś za granicą, to zawsze masz ochotę jednak trochę wrócić do tych swoich korzeni i czasem mamy takie smaki, których nigdzie indziej nie możemy znaleźć taką dobrą sprawę. Jak ja przyjeżdżam do Polski, to przyjeżdżam z pustą walizką, bo wyjeżdżam z pełną i tak naprawdę tylko jedzenia nie ma za dobrą A sprawę. możesz przewieźć kiełbasę do Jasne, że możesz, bo ja mam całą walizkę kabanosu później, nie? Także wiesz, to za zamówienia po prostu, wiesz, to jest cała lista od znajomych, więc tak, jak najbardziej. No dobrze. No my też dzisiaj przywieziemy ze wschodu Ottawy, bo jedziemy praktycznie na drugi koniec, bo jest taki sklep Adam Sausage się nazywa i tam mają masarnię właśnie i tam robią naprawdę takie, można powiedzieć polskie, naprawdę polską kiełbasę. Tam można kupić kabanosy i inne fajne rzeczy, czy polską szynkę, więc zawsze tam jeździmy do pani Marysi. Pani To Marysia. pozdrawiamy panią Marysię. Tak, ze Tak, sklepu. tak jest. Nie wiem, czy będzie nas kiedykolwiek oglądała, ale Ja pozdrawiamy. kiedyś zobaczę, na pewno. Dokładnie. A jak wygląda życie w ogóle w Dubaju? Czy jest drogo? Ile trzeba mieć pieniążków, aby tam po prostu móc myśleć w ogóle, jakie trzeba mieć dochody o tym, aby się przeprowadzić do Dubaju? Wiesz, to chyba tak jest, chyba tak jak wszędzie znowu. Jeżeli jesteśmy osobą tak zwaną single, czyli jesteśmy jedną osobą, takiego nie rodziną, no to jest nam dużo łatwiej na pewno, no bo tych kosztów jest dużo mniej. W momencie, kiedy myślimy, że przeprowadzi się z całą rodziną, no to tak jakby te koszty się zupełnie zmieniają. To wszystko też zależy od tego, na jakich zasadach przeprowadzamy się do Dubaju, czy przeprowadzamy się do pracy, bo jeżeli tak, to wtedy jest też zupełnie inaczej, z racji, że nasz pracodawca tak jakby oprócz naszej wypłaty daje nam tak zwany pakiet. I w tym pakiecie mamy różne, nie wiem, tak, może u Was jest podobnie, mamy różne podpunkty i tutaj mamy tak na przykład, tak, za szkołę, za ubezpieczenie, za to, za to, za to, za to, za mieszkanie. Więc tak jakby te koszty nam też dosyć mocno się niwelują, no bo po prostu gdzieś tam nasz pracodawca za to płaci. Ale w momencie, kiedy tak zwany allowance to jest. Jeżeli czegoś takiego nie mamy, no to tutaj faktycznie tych kosztów się troszeczkę może nazbierać, bo to wszystko jest prywatne. Więc nie mamy nic państwowego, więc za wszystko musimy płacić ze swojej kieszeni. No i tutaj mamy tak, mieszkanie przede wszystkim. No im większa rodzina, tym większe mieszkanie. Albo dom. Szkoły no nie są tanie, nie wiem jakie są ceny tutaj w Kanadzie, nie mam pojęcia, aczkolwiek my tutaj mówimy mniej więcej od 12, myślę, do nawet 40 tysięcy za takie mniejsze dzieci. I to wzrasta z wiekiem, za dziecko. 12, 12, czy ja to miałam, sobie gdzieś tam miałam napisane, jakie to są ceny, jeżeli chodzi o szkołę, ale to są drogie tematy. Generalnie wiem, że moi znajomi, jak mają dzieci, to już nie jest tanio. Ubezpieczenia tak naprawdę całej rodziny. Później mamy co jeszcze? No życie, wiadomo, czyli tam zakupy i tak dalej, więc wiadomo, że to można zrobić i taniej, i drożej. No ale myślę, że to... Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat z moimi znajomymi, tak szczerze, ile potrzebuje taki single person, czyli jedna osoba, żeby tak żyć godnie, żeby gdzieś tam wyjść wieczorem też od czasu do czasu, żeby tylko nie siedzieć w domu i nie pracować, no to mówiliśmy o mniej więcej 25-30 tysięcy dirhamów miesięcznie. Czyli to jest około 30 tysięcy złotych Tak, miesięcznie na jedną osobę. żeby tak dobrze żyć. W sensie tak okej, okay, nie? Można to zrobić za 15-20, za trochę mniej. No bo wiadomo, tutaj też jest właśnie ten wynajem, rachunki i tak dalej, no to się wszystko zbiera. Więc no tak około 25 bym Nie powiedział. jest tanio. Nie jest. To jest Nie. jakieś 7 tysięcy dolarów kanadyjskich, więc na jedną osobę. No, na jedną osobę. To jest dość dużo. A powiem ci szybko tutaj, a niedawno mojej córki najlepsza koleżanka wróciła z Dubaju, wrócili do Kanady. Oni mają dość taką długą historię, ponieważ oni są z Syrii w ogóle i mieszkali wcześniej przez chyba 10 lat w Dubaju, a to chyba po prostu sam jej tato z mamą tam mieszkali i przeprowadzili się do Kanady, chyba tylko, że oni chyba do Montrealu się przeprowadzili, tam mieszkali kilka lat i przeprowadzili się do Ottawy, czyli w sumie tu byli może z 5 lat i postanowili wrócić do Dubaju. I chyba właśnie te koszty, o których mówisz, ich trochę przerosły, bo po roku czasu po prostu wrócili tutaj z powrotem z Dubaju, z powrotem do Ottawy.
No tak jak mówię, to wszystko naprawdę zależy od tego, bo jeżeli mamy dobry kontrakt i nasz pracodawca daje nam naprawdę dobry allowance i na mieszkanie właśnie, i na szkoły, i na te wszystkie rzeczy, które musimy opłacić, to jest okej, okay. To jak najbardziej się zepnie i myślę, że można tutaj żyć na bardzo fajnym poziomie. No ale jeżeli nie mamy takiego czegoś, no to nie, to tutaj się zaczyna zbierać tych kosztów dosyć sporo. Bo później mamy jeszcze samochód, później mamy jeszcze, no sporo jest tego, gdzieś tam to się pay up, nie? Zbiera. Zgadza się. Z tego co wiem, to właśnie mąż jeszcze pracuje w Dubaju, jeszcze tam jest i chyba teraz sobie po prostu szuka tutaj pracy na miejscu, ale na tą chwilę jeszcze cały czas tam musi być. Oni tutaj teraz kupili szybko townhouse kupili. No i po prostu, tylko wiesz, oni mają też czwórkę dzieci, to też jest trochę inna A historia, nie, bo no to tutaj jest koszt tak na dobrą sprawę bardzo duży, nie? zgadza się. Jak ty mówisz, musicie płacić tam za szkoły, tak? I to nie są małe kwoty, więc jeśli musimy to pomnożyć razy 4, to wiesz, a tutaj w Kanadzie po prostu oni nie muszą w ogóle płacić, bo oni już mają, No, wiesz, to jest ogromna różnica. To jest ta różnica tak na dobrą sprawę, nie? Myślę, że to jest to, co zdeterminowało tą decyzję. zgadza się. Ona trochę narzeka, że ta pogoda nie jest taka jak w Dubaju tutaj, ale wiesz, chyba po prostu nie mieli wyjścia. Zresztą tu też im się krzywda nie dzieje, tylko no wiadomo, jest ta pogoda, jest jednak ta różnica. No mówię, no pogoda jest piękna, no jest ciepło gdzieś tam podczas lata, ale cała reszta jest bardzo fajna i to jest mniej więcej takie 28 stopni cały czas do 30, więc to jest piękna pogoda, no ale tak jak mówię, no coś za coś tutaj, nie? W tym przypadku. U nas też jest cały czas. A tak w okolicach 25, tylko że raz jest minus, a raz jest plus. No tak mnie zmienia, to duża różnica. Tutaj szybko ci powiem, ta pogoda w lecie jest bardzo gorąco znowu. Nie wiem, czy wiesz, i tutaj jest jeszcze ta wilgotność dochodzi, czyli jeśli mamy, tak wiesz, około 25, to odczuwalna jest czasem nawet 32, 35, więc znowu w zimie czasem jest też. W zeszłym roku najzimniej było odczuwalne, oczywiście, chyba było minus 38. Ale tak z reguły też w zimie jest około minus 10 średnia temperatura, tylko że jest tutaj w Ottawie jest znowu dużo śniegu. A co zimę mam taką dwumetrową tutaj zaspę w koło domu, bo wiesz, jak tak odrzucam z podjazdu, to śnieg to jest tak około, nawet mamy jedno takie fajne zdjęcie z sąsiadami, gdzie wszyscy stoimy, tam jest 6 osób i po prostu za nami jest taka duża góra śniegu, wiesz, bo to jest po prostu do odrzucania, ale śniegu mamy tu bardzo, bardzo dużo, nawet rekord był parę lat temu, pamiętam, w dobę napadało 50, chyba 1,5 cm śniegu. No to jest szok. Może kiedyś przyjechać, odwiedzę was. Zapraszamy, przyjedź do Ottawy, tu też, wiesz, Ottawa to jest oczywiście takim, no, tu jest milionowe miasto, ale tutaj można, jest bardzo blisko do Toronto, czy do Montrealu, czy do Quebec. My mamy zaraz za rzeką, jest już prowincja Quebec, ta francuska prowincja, więc jest tutaj dużo fajnych rzeczy też do zobaczenia. Będziesz w okolicy, daj znać. Na pewno. Zapraszam No, do ale tylko jak będzie śnieg. Jak będzie słońce, to nie przylatuj. Krytyką zimy. Nie ma problemu, zapraszamy. Zimą też, to na narty można. Nie wiem, czy No. jeździsz na narty? No, już Na nie narty. jeżdżę bardzo długo, aczkolwiek mogę wrócić do tego pomysłu. Dlaczego nie? Ja słyszałem, że w Dubaju macie tam stok narciarski, który jest kryty. Czy to jest prawda? Czy byłaś tam kiedyś? To jest jak najbardziej prawda. To jest prawda, to jest ten stok narciarski jest w takim centrum handlowym, które nazywa się Mall of the Emirates. To jest tak naprawdę trochę bardziej taka atrakcja dla dzieci, chociaż to wcale nie jest małe, bo chyba teraz nie chcę kłamać, ale to ma chyba z 800 metrów, o ile się nie mylę. Więc to nie jest jakiś ten malutki stoczek, tylko taki dosyć spory, ale to jest głównie atrakcja dla dzieci. No i jest, funkcjonuje jak najbardziej, dziennie tam ludzie jeżdżą na nartach. Jak najbardziej. Nieźle. No. Nie byłam, Siebie osobiście można. nigdy nie jeździłam, ale czasem jestem tam gdzieś na zakupach, to widzę po prostu gdzieś tam, bo to jest tak za wielką taką szybą przeszklone, więc każdy może sobie to zobaczyć. Czyli macie tam wszystko. A tam pewnie jest minusowa temperatura. Nie musi być w sumie. Jest, jak najbardziej. Tam trzeba kurtka, wiesz, wszystko tak jak normalnie, jakbyś był gdzieś tam na No stoku, tak, bo nie? ten śniega by utrzymać, to jedno, co ja mówię, Dokładnie, musi być ta dokładnie. Czasem minusowa tam nawet temperatura. pingwiny wypuszczają, wiesz, tak dla atrakcji, także nie, no są cuda, nie widać. Jeśli się ma pieniądze, to wszystko jest możliwe. Nawet Dokładnie. taki stok można wybudować. Dokładnie. Będą budować jeszcze większe, tak z ciekawości.
Także to jest tylko taki przedsmak tego, co będzie później. Super. A czy można kupić alkohol w Dubaju? Jak to teraz wygląda? Okej, więc jeżeli chodzi o alkohol, to tak, to jest taka kwestia, którą też często się turyści pytają, na przykład, czy by chcieli wiedzieć, jak to wygląda. Więc jeżeli chodzi o alkohol, to alkoholu nie kupimy w Dubaju w normalnych sklepach, czyli w takim jak w supermarkety, czy takie gdzieś tam, które są na ulicy. Nie. Są do tego specjalnie wyznaczone sklepy, tak zwane, no takie polskie monopolowe, powiedzmy, bo to tak się nazywa. I tam jak najbardziej możemy kupić alkohol. Jako turyści, oczywiście, wystarczy pokazać paszport i nie ma problemu. Alkohol też oczywiście można kupić we wszystkich resortach, wszystkich hotelach, restauracjach. Nie we wszystkich restauracjach, bo restauracja musi mieć specjalną licencję, żeby mieć sprzedaż alkoholu. Więc to nie jest zawsze. Zawsze, jeżeli mamy ochotę na obiad z lampką wina, to dobrze jest się zapytać, czy faktycznie serwują alkohol, bo to nie jest wszędzie. Aczkolwiek, jeżeli chcemy na przykład sobie kupić jakiś zapas do domu, no to też możemy to zrobić. To są takie specjalne sklepy, które są wyznaczone po całym mieście tak naprawdę, więc nie ma z tym problemu. Fajnie. A jak wygląda? Czy są takie miejsca jak dyskoteki? Czy tam też można kupić alkohol? Jak w ogóle wygląda nocne życie w Dubaju? O Boże, nocne życie w Dubaju jest chyba najlepsze na świecie. O, proszę. Nie, w Dubaju jest bardzo mocno rozwinięte nocne życie. Mamy bardzo dużo klubów, mamy bardzo dużo takich restauracji, które się później zmieniają w kluby, więc jest bardzo duży wybór, jeżeli o to chodzi. Oczywiście alkohol to tam serwują w ogromnych ilościach, więc Dubaj to jest w ogóle bardzo zeuropeizowane miejsce. Nie wiem, dużo osób sobie z tego nie zdaje sprawy, że to nie jest tak, że my tam chodzimy zakryte czy cokolwiek takiego. Absolutnie nie. Dubaj jest bardzo otwartym miejscem. Oczywiście są pewne zasady, których no nie naginamy, czy nie robimy pewnych rzeczy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie życie codzienne, to ono się niczym absolutnie nie różni od tego życia, które jest w Europie. Absolutnie nie. Jak jeszcze nie jest lepsze, szczerze powiedziawszy. Więc jeżeli chodzi o życie nocne, no to jest bardzo takie, jak to się mówi, takie. No, jest gdzieś tam, można się dobrze pobawić w Dubaju, to na pewno. Fajnie. A kiedy jest właśnie najlepszy taki okres, aby odwiedzić Dubaj, żeby nie było za gorąco, bo wiem, że w lecie tam jest naprawdę, potrafi być naprawdę gorąco. Wiesz co, taki najlepszy okres, kiedy warto przylecieć do Dubaju, to wydaje mi się, że jest właśnie teraz. Zaczyna się teraz. I czyli jest no, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień i jeszcze kawałek maja może. Chociaż już się zaczyna robić ciepło w kwietniu, ale tak w maju jeszcze może ciut-ciut, a później to już jest po prostu czasem taki jeden dzień, który przekreśla tą dobrą pogodę i po prostu zaczyna się ten upał. Więc gdzieś tam środek maja, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no to są takie ciepłe miesiące. Dalej można tam przyjechać, dalej jest okej, ale jest faktycznie gorąco. Jest po prostu troszkę. To jakie są najwyższe temperatury? No, wiesz co, dochodzi do tak 50 stopni. To już chyba ciężko żyć. Wiesz co, żyć nie jest ciężko, bo to trochę wygląda na tej zasadzie, że my jesteśmy do tego też przyzwyczajeni, więc wiemy, jak operować tym swoim czasem w momencie, kiedy jest ciepło, więc bardzo dużo osób wyjeżdża z Dubaju, kiedy jest taka pogoda, jeżeli mają taką opcję. Ci, którzy muszą zostać w Dubaju, no to tutaj tak, wszędzie mamy klimatyzację, to jest absolutnie wszędzie. Po prostu samochód, biuro, przystanek autobusowy, metro, budynek, tu, wszędzie jest klimatyzacja, więc dosłownie robimy bardzo krótkie dystanse, gdzie faktycznie odczuwamy tą temperaturę. Wieczorem da się wyjść, to już nie jest 50 stopni, to już nie jest takie odczuwalne, aż tak ciepło, ale wtedy wychodzimy po prostu trochę wieczorem. Nie za dnia na pewno. No jest troszeczkę za gorąco. No, u nas też w każdym domu jest klimatyzacja tutaj, no bo te w lato jest jednak bardzo gorąco i tylko, że u nas jest tak, że wiesz, w tym roku to praktycznie przełączyliśmy z chłodzenia na ogrzewanie. Nie było takiego tego odstępu, bo było cały czas gorąco. Zresztą, nie wiem, czy wiesz, tutaj jest praktycznie nie ma wiosny. Tutaj jest z zimy, robi się zaraz gorąco, zaraz jest, wiesz, praktycznie jak To lato ciekawe, i Masią, ciekawe macie pogodę. Ciekawe. no, No, raz naprawdę. gorąco, raz zimno, no ale. Tak tutaj jest. Jak ktoś Musicie lubi, mieć tak. całą gamę ubrań po prostu. No to jest też ciężkie. No niestety, jeszcze jak dzieci są były mniejsze, to wiesz, było to ubieranie, to wszystko teraz jest trochę łatwiej. Mój syn już ma 14 lat, wiesz, on już dość wcześniej wstaje, idzie na autobus. Tutaj jest fajnie też to, że wiesz, są te autobusy szkolne, chociaż on teraz już jeździ normalnie.
zwykłym tym autobusem OC Trans pojeździ, ale wiesz, sam wstaje, oczywiście idzie na autobus, więc teraz jest dużo łatwiej. Jak dzieci są, wiesz, mniejsze, musisz je ubrać przed wyjściem, wszystkie, wiesz, te czapki, rękawiczki i tak dalej. To no, buty zimowe, które zresztą niedawno kupowaliśmy na zimę już, bo to już jest ten okres, gdzie się trzeba przygotować, a dzieci jeszcze rosną, więc co roku praktycznie nowe rzeczy trzeba kupować. No. I opony zimowe, wiesz, to są takie rzeczy, o których wy tam nie Nie, myślicie. to w ogóle nie. W ogóle nie. Teraz w ogóle są, wiesz, kolejki, żeby zmienić opony, bo już spadł śnieg. 2 dni temu pierwszy raz spadł śnieg. Oczywiście już go nie ma, bo on już stopniał, ale wiesz, to już wtedy wszyscy po prostu sobie przypominają, że nagle trzeba, wiesz, zmienić opony. Jest ciężko zmienić w ogóle opony na zimowe. Ja już na szczęście zmieniłem w obu autach, więc wiesz, takie są Jesteś tutaj gotowy. realia. Jesteśmy gotowi Nie, nie na zimę. mamy takich problemów absolutnie. Nawet musieliśmy posprzątać garaż, oczywiście, bo wiesz, w lato to tylko jednym samochodem wjeżdżamy do garażu, a w zimę to jednak jest fajnie, jak wiesz, jak wsiadasz do tego ciepłego samochodu, a nie wiesz, do samochodu, gdzie masz tam, jest minusowa temperatura, więc musieliśmy, wiesz, te wszystkie rowery, które oczywiście się w lato używa, musieliśmy je sprzątnąć, dać do piwnicy, do tutejszego basementu znieść i wiesz, zrobić miejsce, żeby można było 2 samochodami wjechać, żeby po prostu rano było fajnie wyjechać, wiesz, ciepłym i wsiąść do ciepłego samochodu, a No i nie że do nie musisz odśnieżać tej lodowego. szyby, to chyba też o to chodzi, nie? Wiesz, tą O tak. skrobaczką, co się To robi. skrobać, tak ja tu słyszę czasem rano, jak sąsiedzi właśnie No. skrobią rano te szyby, więc wiesz, jest. Zaczyna się po prostu zabawa. No i odśnieżanie to jest. Ja jeszcze chyba muszę tą taki snowblower kupić, czyli tą odśnieżarkę, którego cały czas, wiesz, nie chcę go kupić, bo to jest jednak dla nas dobry, wiesz, exercise, że tak powiem, taki rano, nie, czy wieczorem, czasem dwa, bo a jak czasem pada cały dzień, to nawet 3-4 razy dziennie trzeba ten śnieg odgarnąć, żeby wiesz, żeby się nie zbudował, bo w ogóle nie wjedziesz na podjazd nawet, jak jest tak dużo śniegu. Ale Więc to musi za zabawa. to pięknie wyglądać. Musimy Tak, gdzieś wysłać zapraszam cię. zdjęcie. Mamy jeden na kanale mamy z zeszłego roku i jedno wideo pod tytułem Góry śniegu w Kanadzie, więc zapraszam, zobacz sobie, idziemy tutaj Zobaczę. naszą ulicą, gdzie naprawdę jest tyle śniegu i to wszystko można zobaczyć, jak to pięknie tutaj wygląda w zimie. Na pewno zobaczę. Zaraz jak skończę, to sobie wrzucę. Super, zapraszam. A o jakich zasadach kulturowych i regułach religijnych musi pamiętać każdy turysta, który przyjedzie do Dubaju? Wiesz co, no, tak, generalnie są pewne rzeczy, no oczywiście, których staramy się nie naginać. I to są takie kulturowe kwestie typu. Jeżeli jesteśmy z partnerem, na przykład, no to nie okazujemy sobie za bardzo uczuć na ulicy. Nie mówię tutaj o trzymaniu za rękę czy coś takiego, to jak najbardziej jest w porządku. Nie mówię, mówię tutaj bardziej o takim, wiesz, całowaniu jakimś czy coś takiego, czy to jest po prostu troszeczkę za dużo, nie? Raczej tego nie robimy. Nie pójdziemy za to do więzienia czy coś takiego, ale to jest po prostu kulturowo gdzieś tam niegrzeczne, nie? Pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o sam alkohol, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to tam, gdzie mamy wyznaczone strefy do tego, żeby pić ten alkohol, czy to są restauracje, czy jesteśmy u siebie w domu, to jak najbardziej jest w porządku, czy kluby, ale nie robimy tego na ulicy. Nie robimy tego na plażach, absolutnie nie. To już jest mocno zabronione. Absolutnie żadne narkotyki, żadne takie rzeczy, wielkie nie, jeżeli Tam chodzi o. chyba się nawet do więzienia idzie za narkotyki, Dlatego prawda? mówię wielkie, wielkie nie. Wielkie nie, tego nie robimy. Jeżeli chodzi o jakiś taki ubiór, to może nie turystów aż tak bardzo nie dotyczy, bo tutaj możemy chodzić jakoś tak bardziej odkryte, kobiety czy mężczyźni, nie ma problemu, jeśli są na ulicy, szczególnie na takich dzielnicach turystycznych bardziej. Ale my już pracując w Dubaju, no to raczej nie robimy czegoś takiego, bo do wielu urzędów na przykład nie jesteśmy w stanie wejść, jeżeli mamy na przykład spódniczkę do kolana, nie? Powiedzmy, ona musi być za kolana. Na przykład, czy muszę mieć zakryte ramiona po coś, nie? Więc to takie bardziej rzeczy. A tak to nie, to nie ma tutaj jakichś takich większych kulturowych zakazów, powiedzmy. To są takie chyba podstawowe, o których musimy pamiętać jako turysta, na przykład, który przyjeżdża do Dubaju. A czy są tam jakieś rzeczy, do których ci się do tej pory ciężko przyzwyczaić w Dubaju? Czy już po prostu już tam tak długo mieszkasz, że wszystko jest okej? Czy jest coś tam może, co bardzo lubisz i co ci bardzo przeszkadza? Co nie, już chyba tam tak długo jestem, że chyba tak przysiągnęłam tym wszystkim, że wszystko jest okej, okay, że wszystko zaakceptowałam. Chociaż nie wiem, czy było w ogóle coś takiego, co mnie tak strasznie raziło.
Wiesz, jedna rzecz, której się trzeba nauczyć jednak, ale to jest chyba w każdym mieście, które jest większe, którym jest taka multikulturowość, bo to ma swoje plusy i minusy z drugiej strony. Że trzeba umieć porozumiewać się trochę w każdej kulturze i z każdą kulturą. W każdej kulturze coś innego znaczy okej, a coś innego znaczy nie. Więc to są takie bardziej kwestie, czyli właśnie takie biznesowe. A takie życie samo w sobie to nie, to tam jest naprawdę fantastycznie. I to jest, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo zeuropeizowane miejsce, absolutnie, więc nie czuję się w ogóle żadnych takich kulturowych różnic pomiędzy Europą a tam właśnie Dubajem czy Emiratami. Super. Właśnie szybko sobie włączyłem tutaj mapę Dubaju z góry. Właśnie widzę te, bo chciałem cię zapytać, ile kosztuje w ogóle mieszkanie na tej palmie w Dubaju? Bo tutaj są usypane, jak wiemy, te sztuczne wyspy, które są dwie, widzę, chyba już są w kształcie palmy, tak? To jest palma, prawda? Jest pan. I jest jeszcze mapa świata w ogóle zrobiona. Czy, o, tam trzeba dopłynąć, tam widzę, nawet nie ma Tak. dojazdu. To są wszystko usypane sztucznie wysepki. Czy sprzedałaś tam jakieś nieruchomości na tej, czy tam na takiej palmie, czy może sprzedałaś jakieś tutaj na jakimś kontynencie, na tych usypanych wysepkach? Czy sprzedałaś w ogóle jakiś kontynent może Tak, tutaj? jeżeli chodzi o tak, zaczynając od Palmy, to tak, oczywiście miałam okazję tam sprzedawać nieruchomości, to dosyć duże nieruchomości, tam praktycznie miałam tam swoją największą sprzedaż w życiu i to było dosyć dużo. Generalnie ceny na Palmie są wysokie, to jest bardzo luksusowa dzielnica i tam mamy, w zależności, mamy część, która jest rezydencją, czyli mieszkanie, mamy też willę. No tutaj ceny są dosyć wysokie, jeżeli chodzi o mieszkania takie jednopokojowe, no to mówimy o średnio 3 miliony mniej więcej plus. A jeżeli chodzi za jednopokojowe mieszkanie, czyli jedną sypialnię. A jeżeli w takich nowszych, są tam kilka takich starszych budynków, ale mówimy o takich troszeczkę lepszych. No wille to już w ogóle są no, 25 milionów, 30 i tak dalej w góry. To jest Palma. Jeżeli chodzi o ten The World, który widzisz tam teraz na mapie, czyli to zaraz obok są te wysepki, to nie sprzedawałam tam nic. Miałam tam okazję też być na tym projekcie. To jest ciekawy projekt, aczkolwiek nie do końca mnie chyba przekonujesz, tak, żebym to sprzedawała, więc jeszcze nie wchodzę za bardzo w ten temat. Aczkolwiek ciekawy projekt, warto go zobaczyć. Tam jest, na tą chwilę, co tam jest, to tam są po prostu hotele. Jest hotel, nie hotel, tylko jeden hotel. Myślę, że w przyszłości może być więcej. I to jest na razie bardziej taki rozrywkowy hotel. Taki Czyli tam nie ma. oddalony, tak jakby, więc tam są bardziej takie imprezowe hotel. Czyli tam nie można kupić nieruchomości? Czy są tam jakieś Można, domki? można, 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 jak najbardziej. Można kupić nieruchomość. Bo to Można kupić jedyny nieruchomość w problem. tym hotelu. Na tej zasadzie. Okej. Bo jedyny problem, że tam trzeba za każdym razem, jeśli chce się, trzeba dopłynąć na ląd, tak? Więc to jest Dokładnie. chyba tam. Więc to jest fajnie, to brzmi, tak jakby koncept jest ciekawy, ale Tak. samo później egzekucja tego i wykonanie tego wszystkiego, to zaczyna człowiek myśleć, okej, okay, no ale faktycznie tak jak ty mówisz, to za każdym razem teraz tam pływać tą i z powrotem, to wcale nie jest tak blisko. To się może wydaje nie aż tak daleko, ale to też się płynie z 10-15 minut. Więc za każdym razem, no to myślę, że może być uporczywe, ale z drugiej strony tam też są wille, które wiem, że są no też luksusowe, więc jeżeli masz taką willę, to stać się na jakiś taki mały jacht, czy jak to się tam mówi, tak jacht chyba. Więc sobie tam ten swoim będziesz pływać. Więc też tam jest coś takiego, że faktycznie jest przez tego dewelopera, który to buduje, taka łódka, która dopływa w tą i z powrotem. Więc jest taka opcja. No ale tak jak mówię, ja osobiście wolę rzeczy na lądzie, a to jakieś takie bardziej bezpieczne. Zgadza się. Czy słyszałaś o jakichś ciekawych projektach, które mają powstać teraz w Dubaju? Oj, wiesz co, w Dubaju powstaje bardzo dużo ciekawych projektów. W ogóle każdy projekt teraz w Dubaju, który wychodzi, coraz to jest ciekawszy i lepszy. No bo wiadomo, że oni się szybko uczą też, nie? W ogóle Dubaj to jest, nie wiem, nie każdy wie, że to jest bardzo młode miasto. To jest miasto, które ma 52 lata, czy 53 jakoś tak lata, więc to jest bardzo młode miasto. A my jako ekspaci, jako osoby z zagranicy, możemy kupować nieruchomości w Dubaju dopiero od 20 kilku lat. Więc to jest bardzo młody rynek. I teraz to, co oni w ogóle wybudowali w tym czasie, to jest absolutny fenomen według mnie na skalę światową.
A to, co będzie w przyszłości, myślę, że będzie no, naprawdę jeszcze lepsze, bo widzimy te projekty, które wychodzą i te, które sprzedajemy od deweloperów bezpośrednio i te konstrukcje, czy to, co oni tak jakby oferują w samym projekcie, w środku, to są niesamowite rzeczy. Jest na przykład taki piękny projekt, jest kilka już takich projektów, które nazywa się Damak Laguns i to jest projekt, gdzie mamy townhouse'y właśnie i willę. I tam przez cały ten projekt na środku pustyni, bo to jest około 20 kilometrów w pustyni, jest po prostu jest same laguny, sztuczne laguny, które będą przepływać przez cały projekt. Jest dużo takich projektów, które są z ogrodami. Oczywiście każdy projekt ma basen, każdy kraj ma siłownię, bardzo często już kina w środku, sale konferencyjne. No jest naprawdę na bogato. W Dubaju i to za nawet nie aż taką wysoką cenę, bo te projekty, które są tańsze, też to mają. Więc no ciekawe, ciekawe, ciekawe. Myślę, że jak ktoś przyjedzie do Dubaju, jest teraz, to przyjedzie do Dubaju za jakieś 5-6 lat, to już to będzie zupełnie inaczej wyglądać. To przyjadę na zakupy po jakąś nieruchomość, jak będę za kilka lat dysponował kilkoma milionami dolarów, więc zgłoszę się do Zapraszam. ciebie, już wiem. Zapraszam, nie ma problemu. Już wiem, do kogo się zgłosić. Nie ma problemu. Tak, co do tych takich nieruchomości, to tutaj też są coraz bardziej popularne takie, budują duże, duże budynki, w których po prostu nawet nie trzeba wychodzić z tych budynków. Można, Matko. jeśli ktoś pracuje zdalnie z domu. Tam są sklepy, są siłownie, są baseny i można spędzić całe życie nie wychodząc na zewnątrz. Ale naprawdę tak jest. Ja nie wiem, jak jest w Kanadzie, ale w ogóle w Dubaju też jest bardzo mocno rozwinięta ta strefa serwis. Czyli wszystko jest praktycznie poddawane pod nos. Wszystko jest na aplikacjach, wszystko jest dosłownie na wyciągnięcie telefonu i to tyle. Nie musimy w ogóle z domu wychodzić, bo wszystko jest i już nie mówię o jedzeniu, bo to jest standard, ale jest wszystko dowożone i to na przykład zakupy w 15 minut. Jedzenie w 15-20 minut. Nie wiem, zakupy kosmetyczne 10 minut, 15 minut. Wiesz, wszystko w ogóle jest dosłownie na wyciągnięcie telefonu. Więc to jest no, wygodne. Człowiek się do tego mocno przyzwyczaja, szczerze powiedziawszy. Kiedy Zgadza się. przyjeżdżam do Polski, to trochę też jest tak, gdzie jest aplikacja na to, gdzie jest aplikacja nie ma, nie? Na przykład. To jest też duży plus Dubaju, że oni bardzo dużo inwestują w takie technologie jednak, żeby to miasto było jak najbardziej wygodne. No tu jest podobnie. Nawet tutaj ten Amazon jednak jest bardzo popularny i na drugi dzień masz praktycznie większość produktów. Tutaj ludzie, tak jak mówisz, nawet spożywcze zakupy, wszystko robią na Amazona, bo te wszystkie też inne sklepy tutaj, przepraszam, też oczywiście przywożą ci do domu. Ja już nie wspomnę o jedzeniu. Nawet ci powiem, ja mam po lewej i po prawej stronie sąsiadów, których ja praktycznie nie widuję. I Ja oni. nie wiem, czy to jest dobre z jednej strony, nie? Ja Że to też się jest. zastanawiam, co oni tam cały czas robią, bo czasem tylko widzę, otworzy się garaż, wyjadą. I tyle. I to ich widzę tak raz na 2-3 tygodnie. Jedzenie im przywożą, wszystko im przywożą, wiesz, do domu. I tak po prostu żyją. Już tak się to zmienia. Ja w lecie może ich trochę częściej widzę, ale w zimie to po prostu już w ogóle, wiesz, ciężko ich poznać, bo ich nie widzę po prostu na co dzień. Więc tak jest teraz Ale to tutaj jest życie. chyba też trochę takie przekleństwo, nie wiem, czy to tak nie za mocne słowo, ale tych czasów teraz, które mamy, nie? Że wszystko jest jednak na telefonie, wszystko załatwiamy przez telefon. Ja też nie znam swoich sąsiadów z budynku, szczerze powiedziawszy, wiesz, może kilka osób kojarzę. A tak to wiesz, kiedyś pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz, no, ale tak było lata temu, przecież jeszcze się mieszkało z rodzicami, to się znało wszystkich, bo się miało podwórko i tam się wszystkich znało, nie? Wszystkich po imieniu, nazwisku i numer telefonu jeszcze, nie? Do tego, ten taki, który kiedyś był taki na ścianie. Więc no, to się mocno pozmieniało i faktycznie też tak jest, to chyba takie w większych miastach, czy trochę nawet mniejszych już teraz też. Przez tą pandemię też się wszystko bardzo dużo zmieniło, bo ja pracowałem też wiele miesięcy z domu tylko praktycznie. Później nas oczywiście wzięli do ofisu z powrotem, ale też wszyscy chcieli taki ten hybrydowy system, czyli 3 dni w oficie, 2 dni w domu. Ja sobie w końcu zmieniłem, że tylko jestem w oficie i jeżdżę jednak codziennie, bo dla mnie w moim wypadku jest trochę po prostu łatwiej pracować i wolę, jak jestem na miejscu. Ale jednak ta pandemia to wszystko bardzo dużo pozmieniała i bardzo dużo ludzi, już cały rząd tutaj pracował z domu, więc i te osoby dalej nie chcą wracać, choć oni chcą ich zabrać z powrotem do ofisów, ale oni się, wiesz, bronią przed tym, no bo jednak z domu,
Jeśli możesz i jest ci łatwo z domu pracować, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, ale w moim przypadku było trochę inaczej i jeżdżę i mam kontakt z ludźmi, bo to jest jednak trochę inaczej, bo jak tak się siedzi w domu cały czas i to można. Znaczy, wiesz co, ja wiem po swoich znajomych też, którzy pracują w korporacjach, czy jak to było w czasie tego COVID-u, to wszyscy najpierw byli super, super, że pracujemy z domu, bo to jest takie fajne, a później to było takie kurde, kiedy ja już pójdę do tego biura, bo ja już mam trochę dość, w sensie już bym chciała wyjść do ludzi, już bym chciała takiego normalnego kontaktu, wiesz, takiego normalnego trybu życia, bo jak siedzisz Tak. cały czas z domu, to wiesz, siedzisz w tym łóżku czasem do, nie wiem, godziny ekstra, bo jeszcze telefon przejrzę, bo jeszcze to, bo te laptopa mam na kolanach i wiesz, jak to wygląda, więc ja myślę, że to Tak. ma swoje plusy i minusy, nie? A myślę, że jednak trzeba trochę wyjść, bo to jest dla zdrowia lepsze, takiego psychicznego. Zgadza się. Mnie w ogóle ciężko się było skoncentrować, wiesz, bo to ja mam zrobić swoje w pracy i wiesz, ale to ciężko w ogóle się skoncentrować, usiąść i zrobić swoje, wiesz, to zawsze albo gdzieś do sklepu wyszło, albo gdzieś to. Oj, jednak jak jestem w pracy, skoncentruję się, zrobię swoje, mam po prostu, No jeszcze mam masz wszystko. dzieci do tego, nie? No to wiesz, to tutaj to jedno ci przejdzie, to coś, każdy coś, No, nie? to w lecie tak, bo jeśli nie chodzą do szkoły, to się zgadza, to cały czas, wiesz, coś się Dokładnie. w domu dzieje. Super. No powiem ci, już rozmawiamy 50 minut, tak jak mówiłem, to szybko, szybko leci. Na koniec jeszcze proszę powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość? Wiesz co, jakie mam plany na przyszłość? No na pewno zostanę w Dubaju, nie planuję żadnych przeprowadzek. Mieszkałam w kilku krajach i myślę, że to jest taki dla mnie, mi osobiście najbardziej odpowiada. No i takim największym planem to jest chyba rozwinięcie firmy. No to jest takie teraz moje dziecko, powiedzmy, więc staram się to w tą stronę pójść jak najbardziej. No i to jest taki cel, który mam teraz obrany, więc mam nadzieję, że się uda jak najlepiej i jak najszybciej. Super, to trzymam kciuki oczywiście. Zapraszam tutaj do Kanady, jeśli kiedykolwiek będziesz planowała. Na I pewno. może jeszcze kiedyś nagramy jakiś za rok, może jakiś update, zobaczymy, co u ciebie w Dubaju słychać. Zapraszam. Może ja kiedyś z tobą nagram takie coś też. To mi powiadasz coś tam o Kanadzie. Właśnie wszyscy, posłuchaj, już chyba około 70, zbliżamy się do 70 odcinków tych emigrantów i jeszcze dalej nie nagraliśmy, wiesz, naszej rozmowy z żoną. Nigdy nie opowiedzieliśmy o sobie. Ja wiem, a dużo ludzi się właśnie o to pyta. Kiedyś musimy się wreszcie zebrać. Wiesz, my jesteśmy oczywiście bardzo zajęci. Ja mam, wiesz, to jest dla mnie takie, można powiedzieć, hobby, ten kanał i te rozmowy. I wiesz, to jest oczywiście też dodatkowa praca. Jesteśmy zajęci, to też z tym się wiąże, ale kiedyś musimy w końcu usiąść i opowiedzieć swoją historię, bo my też trochę, wiesz, nasza wjedzie przez oczywiście przez Stany Zjednoczone, Kanada i tak dalej. Było dużo różnych, zmieniałem różne prace, więc jest też trochę do opowiadania, ale kiedyś to też się zdarzy. Więc bardzo ci dziękuję za super, super rozmowę Dziękuję bardzo. i może będziemy oczywiście w kontakcie, może jeszcze kiedyś albo się zobaczymy, albo jeszcze nagramy kiedyś jedną fajną rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i życzę miłego dnia. Dzięki, papa.